Witam się z Państwem przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i znajdujemy się właśnie w budynku PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, a z nami jest wiceprezes pan Łukasz Kwiecień. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dodam PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Warto to oczywiście dodać i to uzupełnić. Będziemy rozmawiać o jesieni. Nazwisko może nie koresponduje Kwiecień do końca z jesienią. O jesieni życia, o tym jak odkładać i jak oszczędzać na przyszłość. Pracownicze plany kapitałowe, to tak przewrotnie pozwolę sobie zacząć. Czym są dla pana? No bardzo fajnie, że pan wspomniał o tym nazwisku, dlatego że właśnie po to robimy wszystko, by zachęcić ludzi do pracowniczych planów kapitałowych, żeby ta jesień życia była wiosną. Kwiecień się kojarzy z wiosną i niech ta jesień będzie wiosną. Po zakończeniu aktywności zawodowej, tutaj specjalnie nie chcę używać słowa emerytura, bo wszystkim to bokiem wychodzi, mówiąc wprost, ale po zakończeniu aktywności zawodowej nasze dochody, no niestety spadną i to nie ma na to rady. Demografia jest bezlitosna. Ten system tak zwany ZUS-owski, który obowiązuje w Polsce, ale nie tylko w Polsce oczywiście. Cały świat, cała Europa ma z tym problem. Cały świat ma kłopot z demografią, z starzejącymi się społeczeństwami. No nie przeskoczymy tego, wobec czego musimy się liczyć z tym, że coraz więcej osób będzie zależnych od coraz mniejszej liczby osób, jeśli chodzi o przepływy do takiego tradycyjnego systemu emerytalnego, kiedy to pracujący finansują tych, którzy nie pracują. Wobec czego to zadbanie o naszą jesień życia, po to, żeby była wiosną, jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. I to nie są żadne slogany. My często zazdrościmy tym bogatym staruszkom, jak to się czasami śmiejemy z zachodu, którzy podróżują sobie po świecie, oczywiście nie w czasach pandemii, ale w normalnych czasach podróżują, zwiedzają świat, bo mają za co. Żeby tak było u nas, przy czym też, żeby oczywiście nie marzyć o tym, że będą to domki, wakacje pod palmą z osławionych, niesławnych reklam, tylko żeby mieć godne życie, to musimy po prostu zadbać o odkładanie nawet małych kwot. Im wcześniej, tym lepiej, ale niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, róbmy to, a pracownicze plany kapitałowe są kapitalną formułą do tego, żeby to zacząć robić w każdym wieku. Czyli mówi pan o tym kapitale, którego Polacy jeszcze nie mają, a właściwie na razie są, można powiedzieć, na dorobku w porównaniu do państw zachodu. Chodzi o to, żeby odłożyć pieniądze na godną przyszłość. Oczywiście. Tak jak mówię, mamy prawo tutaj mieć pretensje do historii, do losu, że wszystkie plagi egipskie, które mogły nas dotknąć, dotknęły nas przez wiele, wiele dziesiątek, setek lat i mieliśmy na pewno, no mamy gorszą sytuację niż kraje na zachodzie, które miały jeszcze, może miały wielu różnych doświadczeń historycznych, również tragicznych i wstrząsających. Natomiast miały to szczęście, że przez wiele dziesiątek, a nawet setek lat istniały tam systemy gospodarcze, które jednak przypominały ludziom o takich podstawowych zasadach, o oszczędzaniu, o inwestowaniu i to przybierało formę zwyczaju, który u nas no, nie miał się kiedy zakorzenić, tak? No właśnie, u nas tego zwyczaju nie było, więc czy Polacy potrafią oszczędzać, tak? Oczywiście możemy kupić akcje, możemy kupić obligacje, możemy kupić drogocenne kamienie bądź sztukę, ale na tym się trzeba znać. Nie każdy się na tym zna. Jak rozumiem, pracownicze plany kapitałowe i pańskie towarzystwo ma pomóc w tym, aby Polacy mogli odłożyć sobie na godną jesień życia. Godną jesień życia, dokładnie. Tak, pomagamy. Jest, myślę, że wyniki dotychczasowej realizacji tego całej operacji pracowniczych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych pokazują, że umiemy to robić. W pierwszym etapie, już zakończonym, już funkcjonującym, dotyczącym tych największych firm w Polsce, pozyskaliśmy prawie 1500 klientów rozumianych jako firmy. Mamy 1500 z ilu mniej więcej? 3,5 do 4 tysięcy, zależy jak liczyć, bo tam... Czyli blisko połowy rynku, jeżeli chodzi o tych największych. 40% tych firm, które uczestniczyły w programie, one są naszymi klientami PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. I proszę sobie wyobrazić, że już
400 tysięcy osób, które pracują w tych firmach, odkłada swoje pieniądze w pracowniczych planach kapitałowych. Pewnie z kolejne 100 tysięcy jest zarejestrowanych, także stanowi taką potencjalną grupę, która może zacząć odkładać, może wrócić do tego odkładania, wobec czego to już jest naprawdę bardzo znacząca grupa osób, które już zaczęły robić coś w tym celu, by za lat 10-20 mieć składane dodatkowe pieniądze właśnie na zabezpieczenie swoich potrzeb, ale to podkreślam, nie tylko, nie chodzi o potrzeby te ze sloganów o emeryturze, ale przecież mamy swoje dzieci, mamy, czy będziemy mieli wnuki, mamy jakieś swoje marzenia, które będziemy chcieli zrealizować po zakończeniu aktywności zawodowej, na to są potrzebne niestety pieniądze i jedynym sposobem dostępnym dla większości z nas to jest coś, co często bywa takim określonym mianem pogardliwym, troszeczkę ciułanie. Ciułanie jest naprawdę szczytną i godną polecenia postawą. To ciułanie w tej formie nowoczesnej przybiera formułę inwestowania małych kwot, fundusze inwestycyjne skonstruowane jeszcze tak, żeby właściwie były automatem bezobsługowym dla uczestnika, czyli starzeją się razem z uczestnikiem, dopasowują sposób inwestowania do jego wieku, do tego, ile czasu nam zostało do zakończenia aktywności zawodowej. I jeszcze oprócz tego naszego ciułania, część dorzuca również pracodawca. To też tak, warto jest, o tym wspomnieć. To jest suma składek pracodawcy i pracownika. Do tego są jeszcze taki lojalnościowy program od państwa, polegający na tym, że otrzymujemy wpłatę początkową oraz dopłaty roczne za właśnie uczestnictwo w tym programie. Im mniej ktoś zarabia, tym większy udział tych właśnie, tym większe znaczenie tych dopłat. Ja zachęcam, żeby wszyscy ci, którzy wahają się, czy uczestniczyć w programie, czy nie uczestniczyć, pomyśleli sobie tak, spróbuję, zobaczę przez parę miesięcy. Jestem przekonany, że wtedy po paru miesiącach, kiedy ludzie zobaczą, że na swoim rachunku mają już w jednostki uczestnictwa, czyli pieniądze przeliczone na specjalne jednostki uczestnictwa, które można spieniężyć oczywiście praktycznie w każdym momencie pod pewnymi warunkami, zobaczą to, że ten program rzeczywiście realnie działa, dołączą do grupy tych, którzy jakby wracali do tego programu, bo początki programu były dosyć trudne, trzeba przyznać. Wiele było dużo szumu informacyjnego, takiej troszkę propagandy absurdalnej, wynikającej z niewiedzy. Właśnie, bo zawsze pojawia się, kiedy w coś nowego wchodzimy, tak, się boimy nowości, co do zasady jako ludzie. Zawsze pojawia się jakieś takie grono malkontentów, można powiedzieć, którzy stwierdzają, nie, to nie dla mnie, ja wolę nie próbować. Pan wychodzi z założenia, że lepiej spróbować, a w najgorszym wypadku, chociaż nie jest to raczej polecane, można również odstąpić od programu. Można odstąpić od programu, jeśli ktoś ma taką chęć, to jest właśnie też, wydaje mi się, ta pozytywna cecha tej ustawy o PPK, że ona daje wolność tak naprawdę wyboru. Natomiast ta wolność wyboru oznacza, że ktoś, kto odstępuje od programu, rezygnuje z oczywistego benefitu, z oczywistego dodatkowego profitu, przychodu, dodatkowych pieniędzy, które może pozyskać dzięki temu programowi. Więc z punktu widzenia takiego zdrowego rozsądku to nie jest zbyt mądra decyzja. Przepraszam, że tak powiem to wprost. Więc to jest troszeczkę tak, żeby na złość mamie się przeziębić i odmrozić uszy. Jeśli ktoś ma satysfakcję z takich działań, to okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że dla większości z nas, naprawdę dla większości Polaków, to jest fajny sposób, żeby zacząć coś robić, jeśli chodzi o oszczędzanie, właśnie inwestowanie systematyczne, drobnymi krokami, kwotami, które być może nie robią wrażenia, bo nie są to kwoty porównywalne z wygraną w lotto i jest to droga być może taka mało atrakcyjna, wymagająca czasu i cierpliwości, ale naprawdę sensowna. W ten sposób bogaciło się wiele narodów, którym zazdrościmy i trwało to dziesiątki lat. My jesteśmy, wydaje mi się, w czasie wielkiej akcji edukacyjnej, edukacji ekonomicznej, takiej praktycznej i to jest też jedna z kapitalnych zalet tego programu, że ten program rzeczywiście zmusił pracowników, pracodawców, związki zawodowe, działy kadrowe do tego, żeby się zainteresować
w ogóle tym, jak się oszczędza, co można zrobić, żeby zaoszczędzić pieniądze, jak się inwestuje, co to są fundusze, że giełda nie gryzie, tylko oczywiście giełda rozumiana jako przy podejściu racjonalnym właśnie poprzez fundusze, tak żeby się nie skakać do pustego basenu na główkę, nie kupować byle jakich akcji po byle jakiej cenie, tylko robić to z rozmysłem, a program PPK daje takie narzędzia, które są automatem, to znaczy on rzeczywiście uzależnia sposób inwestowania od wieku tego zainteresowanego. Także gorąco polecam, że po pierwsze będziecie Państwo automatycznie zapisani, jeśli jeszcze nie jesteście do tego programu, a jeśli już niestety zrobiliście to i wpisaliście się z programu, to pomyślcie o tym, żeby wrócić, bo warto wrócić, warto naprawić ten punkt. Zawsze można wrócić, zawsze można zmienić drużynę w piłce nożnej. Nie wiem, czy pan lubi, aktualnie otwarte są okna transferowe. Tak samo jak otwiera się okno transferowe dotyczące PPK, bo tak jak pan wspomniał, pierwsze duże firmy już biorą w nim udział. Teraz te średnie przedsiębiorstwa będą się musiały również decydować na korzystanie z konkretnego TFI, jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe. To jest, liczy się ponad 70 tysięcy firm. Ja rozumiem, że niektórzy właściciele firm mogą bać się tych nowości, tak? Mogą bać się również o trudności, które się z tym wiążą. Jak rozumiem, Państwo pomagacie. Oczywiście. Przygotowaliśmy do programu samego PPK, przygotowaliśmy się 2 lata, przygotowaliśmy rozwiązania i technologiczne, takie, które są automatem, który pomaga w zapisaniu do PPK i pracowników, zapisaniu również pracowników, odprowadzaniu składek. Wszystko naprawdę jest do zrobienia spokojnie, pod warunkiem tylko, że nie będziemy tego odkładać na ostatnią chwilę. I tutaj wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć do pracodawców, tych, którzy właśnie są pracodawcami, szefami czy pracownikami działów kadrowych, odpowiadają za księgowość czy finanse w takich mniejszych firmach. Nie zwlekajcie Państwo z decyzją, dlatego że warto to rozłożyć w czasie, to przygotowanie. Warto się dowiedzieć, warto mieć czas na przeczytanie czegoś, zobaczenie chociażby naszych filmików czy animacji dotyczących PPK, po to, żeby zrobić to z głową i żeby nie mieć nerwów i stresu, nie czekać na ostatni dzień. Ojej, nie zrobiłem nic, jeśli chodzi o PPK. Muszę to zrobić w ciągu paru godzin. Oczywiście na opartego to też jest możliwe. Mam automat, który umożliwia dosłownie w 15 minut obsłużenie tej operacji, ale warto to zrobić z głową, z pracownikami. Warto podjąć świadomie decyzję o wyborze partnera do PPK, sprawdzić, czy ten partner ma doświadczenie, jakimi zasobami dysponuje. My mamy to, co jest naprawdę gigantycznym naszym atutem, czyli poza rozwiązaniami internetowymi, bardzo prostymi, które umożliwiają bezpłatną, błyskawiczną wręcz obsługę. Mamy też sieć tysiąca oddziałów Banku PKO, Banku Polskiego, które są gotowe do obsługi uczestników PPK. I tam przychodzi bezpośrednio ten pracodawca, czy? Pracownik. Pracodawca. Pracodawca jest obsługiwany przez internet. My oczywiście szkolimy też pracodawców, spotykamy się z nimi w czasie wideokonferencji. No oczywiście pandemia ograniczyła możliwość spotkań bezpośrednich. One się też odbywają oczywiście w warunkach tych obostrzeń sanitarnych, aczkolwiek tu stawiamy absolutnie na internet, na połączenia na żywo. Tak jak teraz rozmawiamy, to rozmawiamy w ten sposób z pracodawcami, z tym, że z udziałem wideo, po to, żeby pokazywać im wręcz na tak bardzo łopatologicznie, co trzeba kliknąć, co trzeba zrobić, jakie dane zebrać w firmie, żeby obsłużyć ten proces łatwo i bez problemu. No tak, dostajemy sporo maili od słuchaczy. A propos tego, że też boją się trochę tej drogi internetowej, oczywiście pewnie większość ze słuchaczy się nie boi komunikacji przez internet, ale jednak jest pewna grupa ludzi, jak zauważyliśmy, która chciałaby pójść do oddziału, móc się zapytać żywego człowieka, jak to wygląda, co ja będę z tego miał, co ja mogę zrobić, i Państwo tutaj wychodzicie, tutaj można powiedzieć, naprzeciw z 1000 oddziałów tak w całej Polsce. Tak jest.
jest i to jest bardzo, bardzo żywy, że tak powiem, kanał tego kontaktu, bo tych ludzi, którzy się kontaktowali już dotychczas z oddziałami, to są dziesiątki tysięcy różnych interakcji z pracownikami oddziałów, to pytania, bo bardzo, bardzo różne rzeczy, ile już tam odłożyłem, co mogę zrobić, żeby zmienić na przykład osoby, które są wskazane jako uposażeni do takiego rejestru. Proszę pamiętać, że mówimy o produkcie, który jest dziedziczony, to znaczy o tym, że ten produkt jest w przypadku naszej śmierci, on jakby przypadnie naszym spadkobiercom i to jest świetne rozwiązanie. Bardzo dużo ludzi się oczywiście tym aspektem interesuje. Trafiają do oddziałów, a nasi pracownicy w tych oddziałach, no mówimy tutaj o grupie kilkunastu tysięcy osób, bo to są pracownicy PKO Banku Polskiego, byli szkoleni wielokrotnie, długo i mają coraz większe doświadczenie właśnie w takich praktycznych rozmowach z naszymi klientami, rozumianymi jako uczestnikami tymi indywidualnymi już pracowniczych planów kapitałowych. To jeszcze tak na zakończenie ostatnie pytanie. Umowy, jeżeli chodzi o zarządzanie PPK, o partnerstwo z państwem, przedsiębiorcy mogą zawrzeć na odległość. Macie ponad 1000 oddziałów, najwięcej klientów, jesteście największym TFI. Jak jeszcze może pan zachęcić w takim razie? No jesteśmy największym TFI, myślę, że nie bez powodów. Mamy ponad milion klientów indywidualnych. Zarządzamy ponad 31 miliardami złotych powierzonych nas przez tych klientów. Co ważne, środki powierzają nam nie tylko klienci nasi, polscy klienci indywidualni, ale tu zwracam uwagę na jedną rzecz, z której jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo dumni z perspektywy mojej pracy na rynku prawie od tam 27 lat już niestety, na to, że powierzają nam środki również zagraniczne, renomowane instytucje, czyli odwróciliśmy po wielu, wielu latach, odwróciliśmy taką sytuację, często zazdrościliśmy w latach jeszcze 90. na początku lat 2000. Przyjeżdżały firmy zagraniczne, no one dysponowały olbrzymią przewagą technologiczną, z know-how, umowami i tak dalej i mówimy, będziemy was uczyć, jak zarządzać. Teraz to my przejęliśmy pałeczkę, mamy te światowe rozwiązanie, jeśli chodzi o PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. I teraz przyjeżdżają z oddziałów zagranicznych uczyć się od was? To znaczy powierzają nam pieniądze, żebyśmy my zarządzali dla nich usługowo, czyli jesteśmy też tak zwanym asset managerem dla renomowanych firm światowych, które nam powierzają część swoich środków, żebyśmy nimi zarządzali. To jest jakby najlepsza rekomendacja tego, że warto z nami pracować. No myślę, że fakty mówią same za siebie. Mamy zwiększającą się grupę uczestników. W 40% firm w pierwszym etapie powierzyło nam pieniądze. Mamy największe aktywa, już ponad 670 milionów złotych odłożonych przez uczestników PPK na swoich rachunkach. Ta aktywa rosną, liczba uczestników rośnie. Naprawdę program się fajnie rozwija. Jakby to jest najlepsze potwierdzenie tego, że no to jest powód do naszej dumy i chwały i potwierdzenie tego, że robimy to dobrze. I to idealny moment, żeby postawić kropkę. Dziękuję serdecznie. Gościem Radia Wnet był wiceprezes PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, pan Łukasz Kwiecień. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.